Cześć, tu Łukasz. And Lukas. Tak, czyli Lukas i Lukas. Dzisiaj testujemy, co testujemy? Dzisiaj witamy Was na kanale Fotografer i to Walker. Odwiedźcie kanał Łukasza. Tak. Ludziejewski, nie, jaki mam kanał? Lucas.Ludziejewski na YouTubie. Na YouTube. Tak samo na Instagramie i na Facebooku. Dzisiaj testujemy nowy mikrofon. To jest Rode VideoMic Go 2, czyli wersja unowocześniona, która ma jeszcze gniazdo USB-C dodatkowo oprócz zwykłego jacka małego. Zobaczymy, jak to będzie działało z zestawem. Co tam masz? Z9? Nikon Z9? Ronin SC2. Tak, Ronin SC2 i czyli telefon, żeby tutaj wszystko widzieć, bo będziemy tym kręcić. W sensie Łukasz będzie kręcił ślub. Wesele. Spróbujemy to skalibrować wesele. Tutaj na tym. A ja będę fotografem. To jest nasz zestaw Z9 z gimbalem Ronin SC2, czyli starsza wersja drugiej generacji, teraz to byłby RS 3 mm, coś takiego, i daje radę z Nikonem Z9. Fotografem. Tak to wygląda. O. Z moim Canonem, właściwie trzema. I będziemy majstrować, więc chcę przetestować nowy mikrofon, dlatego że to jest mikrofon bardziej kierunkowy, nie ogólny, a nie będziemy mieli możliwości zapiąć krawatowych mikrofonów. Na chwilę obecną nagrywamy na GoPro 12, wersja Black, i na mikrofonie w obudowie, tak Creator, coś tam to się nazywa. Czyli jest stopka, tak, na której jest GoPro i tam jest mikrofon? Nie, mikrofon jest tutaj, widzisz, to takie... A, to dodatkowe z boku. Tak, on jest dwukierunkowy, czyli łapie i z tyłu dźwięk, i z przodu dźwięk. Aha. A przynajmniej tak chyba jest ustawione w tej chwili. Zupełnie niepotrzebnie, bo jesteśmy tylko z przodu. Natomiast... Jak da radę podłączyć go, pro to go też podłączymy. Taki jest właśnie pomysł, żeby najpierw nagrać na tym, co jest w wersji Creators Edition z GoPro 12. Rozpakujemy ten mikrofon i podłączymy go do GoPro i zobaczymy, jak działa i jakie są odległości, gdzie łapie dźwięk, co łapie tak naprawdę i tak dalej. Stay tuned! Dobra, mogę teraz zdjąć to z tego. Teraz cię będę kręcił jak ten, jak rozpakowujesz. 35. Masz ten nóż jakiś? Otworzyłem. No, nożem otworzyłem. Dobra. Rozpakowałem. Dawaj, stolik wyciągamy, bo jesteśmy w ogóle u mnie w przyczepie. O, to tutaj czekaj, poprawimy z tego kadru. Bo w końcu gdzie się najlepiej kręci, jak nie w przyczepie? To są takie ogrodowe podgaduchy, co u mnie macie na kanale z Łukaszami, tylko że zamiast ogrodu mamy karawan, ale to samo. No, w sensie przyczepę kempingową, tylko że w północnej Irlandii, w ogóle w Wielkiej Brytanii i Irlandii, to się nazywa karawan. Więc w każdej odsłonie. Nie wozimy tym zmarłych, tylko po prostu tak się tutaj nazywa. A mówisz, że otworzyłeś. To tak, no tutaj przeciąłem. A z drugiej strony też tak zrobiłeś? Tutaj nic nie mam tutaj do cięcia. Tylko nie wiem, czy tutaj muszę czasem rozerwać, ale chciałem tego uniknąć. Wygląda, jakby to się miało to wysunąć, wiesz? W teorii. Jestem zawzięty. No i się nie chce wysunąć. Więc dobra, przerwa techniczna, będziemy z tym walczyć. A, tutaj jeszcze jedną muszę tutaj. O, teraz może się uda. Dobra, udało się. Przynajmniej tak twierdzi Łukasz. Jest, udało się. Tutaj też troszkę poprawimy kadr. Zobaczymy, co mamy w zestawie. Otwiera się to na 5 różnych sposobów. Zestaw wygląda tak. Michael! Mike tutaj. Powiem tak, na pierwszy rzut oka świetny, leciuteńki mikrofon, jest naprawdę lekki. No, damy na ciebie. Zdejmiemy to, jak to wygląda bez głowy. Bez gąbki. O,
Nie mamy tutaj to. I to wszystko, co mamy w zestawie. USB czyli nie tu, dali. Czyli tu, łobuzy. Tutaj jest wejście na małego Jacka, 3,5 mm. A tu USB-C. Jakbyśmy to chcieli połączyć do telefonów. Dobra, to teraz. Pudełko śmieć. Wracamy do ustawień. Dawaj, podłączaj całą resztę. Dobra, no to się już wpina? Czy jak? Czekaj. Wkładam z boku. Chyba tak. Nie, wkładam z boku. Z boku. No to idziemy. To wszystko po to, żeby stojak wyeliminował wszystkie drgania. Które mogą być. Które nie tyle, że mogą być, co będą podczas pracy z aparatem, a szczególnie jak się go będzie dotykało, klikało na nim. Okej, okay. Ale chyba nie w tymańkę wziąłem, ale na szczęście można go przesunąć. Dobra, no to mamy coś takiego. Dobra, podłączę kabel. Już. Jacka mini. Szkoda, że nie ma USB w zestawie, ale to teraz wszystko robią, że wszystko musisz sobie ekstra dokupić. Ekologia. Tak, żeby było zapakowane. Uwielbiam te plastikowe, drewniane, te sztuczce pakowane w plastikowe pudełeczki. Tak właśnie. Wszystko, żeby ekologicznie było. Tak to albo ja uwielbiam tych panów, co nam, czy tam i panie, którzy odrzutowcami przylatują. Wygląda to tak. Na te wszystkie eko-inwenty. Tak, to jest rewelacja. Teraz damy to tutaj. No, to miało być teoretycznie tak. Tylko ciekawe, czy mi się to uda wziąć i... To nie, zrobimy tak. Teraz podłączymy ten mikrofon do GoPro. Na razie ja pójdę sobie... Pokażę, jak to wygląda na tym. Będzie wyglądało. A, muszę to... A w przyszłości zrobimy kolejne nagranie i porównamy to z mikrofonem ME1, o ile się nie mylę, z Nikona. I zobaczymy, jak to... Tak, jak to się wyglądało. Tak, Z9. No to tutaj tylko takie ruchy będą ograniczone, ale to na gimbalu da radę elegancko. Tam nie będziesz szalał i tak po takim weselu? Tak. Dobra, to teraz zrobimy tak. Ja się oddalę od Łukasza na kawałek. Okej. Okay. I podłączymy, co? Go pod ten. Tak. Pod GoPro. Więc zobaczymy, jak tutaj wygląda sprawa z łapaniem dźwięku. Powiedz coś teraz do mnie. Coś teraz mówię do ciebie. Dobra, będę ja brał cię. To ściągaj mikrofon, ja go teraz wezmę, podłączę do GoPro i dobrze. Stanę dokładnie w tym samym miejscu, czyli jestem na wysokości kuchenki. Dobrze, że tylko mikrofon. W przyczepie. Wracamy zaraz z podłączonym mikrofonem. Masz też tam ten. On nawet na GoPro będzie fajnie brykał. Zobaczcie, on nawet na GoPro całkiem fajnie będzie brykał. Pokaż tutaj do tej kamery na GoPro, jak to wygląda. Boczkiem. Najpierw go zapnę. Wygląda całkiem. Tak wygląda na GoPro. Ładnie napis pokażemy, o, żeby to wyglądało fajnie. Spoko jest. No i teraz tak, zobaczmy, jak to bierze i nagrywa. Jestem w tym samym miejscu i teraz i nagrywamy. Będę brał cię w aucie, normalnie hicior, normalnie kleks tam śpiewa. Piękna sprawa. I zaraz pokażę, w jakim aucie. Ze śladami małysza. Kleks śpiewa. Kleksa to tam można mieć. Pip. Także to wygląda. Mówię, dużo mówię, ładnie mówię, pięknie mówię. Wszystko, co sobie władza życzy i co się mówi. Ja się oddalam. Także tak to bierze i wygląda. Także bardzo profesjonalny test. Bardzo profesjonalny. Zero tych, zero wskaźników. Sprzętu do mierzenia. O, tego. Przepraszam, wskaźnik mam na ekranie tutaj. Ale dobra, choć teraz wyjdziemy na dwór i zobaczymy, jak na dworze łapie. No dobra, to zobaczymy, jak łapie. No tutaj wyłączymy na razie kamerę. Dźwięku. Mam nadzieję, że nikt nie wdepłem. Żadne kocie, coś tam, albo psie. Tu ludzie mieszkają kulturalnie, oni tu zbierają takie różne rzeczy, co wydalają pieski. Więc teraz mamy podłączone. Tu macie mój lepszy profil. Tak. Dobra, kłamałem, tu jest mój jeszcze lepszy profil. Dobra, ja mam tylko dobry profil. Nie mam tego profilu. Ale wytłumaczmy może, jaki mikrofon teraz to nagrywa. Więc teraz jesteśmy podłączeni tylko do obudowy GoPro i ona nagrywa. A ja w tej chwili na żywo tutaj podpinam mikrofon Rode.
podłączamy. Na tym wbudowanym w GoPro 12, tak? GoPro 12. On nie jest wbudowany w GoPro, bo teraz jesteśmy w tym Creators Pack, czy coś takiego to się nazywa. To jest dołączony jakoś, tak? Tak, to jest dodatkowa budowa z mikrofonem. Dodatkowa budowa. Powiedz coś. Coś mówię. Żbik tu sosna. Teraz już jest podłączony znowu Rode. Głośno i wyraźnie. Także zobaczymy. To wszystko się nagrywa na dźwięk do GoPro, więc tutaj nic z tym dźwiękiem nie manipulujemy. Będziecie słyszeli dźwięk taki, jaki jest naprawdę w realu. Bez tam jakiegoś wyrównywania czegokolwiek. Po prostu tak było zapisane. Bo ostatnio oglądałem test tego i ktoś powiedział, że on wszystko jest tak samo ładnie, tylko on wszędzie dźwięk wyrównał, żeby był do tego samego levelu na krzywej. Że takie bez sensu dźwięk, bo nie wiesz, czy nagrał ciszej, czy głośniej nagrał. W porównaniu do ustawień, które miałeś, a to może być przydatne akurat. No akurat będzie fajnie, bo jedzie auto, więc będziemy widzieli, czy jak szumy poszły, ale powinno być spoko. A nie tak, bo też ostatnio nagrywaliśmy krawaczkami, co się szum tylko nagrał, nic poza tym. Kawa jest, przerwa, break time, kawa przyjechała. Dobra, także techniczny łyk kawy. Tak, mamy najważniejszy kawy. Nektar bogów. Dobra, ja odłączę mikrofon, bo mnie pewnie teraz słabiej słychać. No to odłącz i podłączymy go tutaj i zobaczymy zaraz. Dobra. To mikrofon odłączony, teraz łapiemy na mikrofonie z GoPro. Tym z obudowy, z jakiejś tam specjalnej, wypasionej obudowy. Ten, a ciekawe jakby jeszcze nagrał typowo GoPro mikrofon, wiesz? Możesz go odłączyć? Zresztą musiałem tą obudowę pootwierać, rozkładać i tak dalej. Poza tym w GoPro są trzy mikrofony tak naprawdę, one są z różnych miejsc. Aha. Więc też może być całkiem niezły efekt, natomiast będzie słychać pewnie jak dotykam obudowy. Tak właśnie. No okay. Właśnie, to jest dobry test. No a podłącz tego. Teraz. Wariata. Tak, a teraz podłączę mikrofon. Brutalu. Spoko powinno być. O, także tak powinno być. Dobry mikrofon jeszcze widzę. Się robi szeroki kadr. Mogłem wziąć to, nagram. O, nagram jak uderzamy. O, tak uderzamy, żeby zrobić testa. Także tutaj tak to bierze i wygląda. Ja robię tak. No. A jak tam na wskaźnikach to wygląda? Nie przerzuca za daleko? Nie, pam, param, pam. Elegancio. No to elegancio. Jest power. Dobra, jeszcze testujemy jedną rzecz. Jak? Mamy tu zdechłego kota. Aha, no tak. Kotu zdechł. Więc też czas to rozpakować. Wypakowujemy. Pokaż jak to wygląda w ogóle. Dobra, otwieraj. Dobra, tak to bierze wygląda. Pobaw się w grabarza. Kici, mamy kici. Przy okazji ciastka. Kici. Te pudełko idzie od razu do wywalenia, bo ja to będę miał w tym. Ładny koteczek. A tak w ogóle w GoPro jest włączony auto level. Z tego co oglądałem testy, to mówili, żeby do tego akurat modelu dokupić oryginalnego tego kota, bo efekt jest lepszy, nie? Tam koleś miał z jakiegoś innego modelu i to słabo szło. Jak zobaczę to wideo, w sensie zgra się do chmurki i ci wyślę, to sobie odsłucham dźwięk i jak rzeczywiście jest taki jak w opiniach mówią, no to też dokupię go do GoPro. Ale czemu testujemy na moim, a nie na twoim? Bo ja jeszcze nie kupiłem. Dobra, musi być ten pierwszy raz. Ja po prostu jestem mniej ten. Dobra, robimy testa. Podłączamy. Będziemy machali. Wiesz co, to trzymaj mikrofon może. Trzymam. I uwaga.
A ty mów coś w tym czasie. Ale to ciebie będzie. To może ja będę dmuchał, a ty. Ty mów, ja będę dmuchał w to. Po prostu ja będę cicho dmuchał. Aha, możesz i głośno dmuchać. To zależy, kto jak tam sapie, nie? Tak, zobaczcie, to ja wam pokażę na tej drugiej kamerce. Tak się dmucha po polsku. Dobra. Dawaj jeszcze raz. Tak się dmucha po polsku, także dajemy. Ten. Dajemy. To się już doszło. To mogą staje. Tak, tak to jest z kotkami. No, no co ty myślałeś? Tutaj, także. Fajnie, szkoda, że nie dołączyli USB. Byśmy musieli przetestować, czy USB zwykle działa, wiesz? USB-C na USB-C. To może laptopa byś wyciągnął i zobaczymy, czy on go wykryje. Nie mam kabla. Masz USB-C na USB-C? Nie. No co za peszek. A tamto? Nie, na USB-A jest. To jest zwykłe, ja. A, no ta, no. Peszek to... A ja mam no, to jabłko, więc to nie mam USB. To będziesz musiał pusi przynieść, bo jak to robimy testa, to robimy testa. Zobaczymy, jak to działa z tym. No taki fajny ten, nie? To wygląda jakby ten. Doładowanie jakby. No, ale nie jest. To taki detalik do skręcenia całości. Także tak to będzie wygląda. Dobra, odłączyłem mikrofon w tej chwili od kamery. Już na GoPro lecimy. Także tak to będzie wyglądało i tak to wygląda. Tak, Łukasz dmucha w ten mikrofon bezpośrednio też. A teraz założę na ten mikrofon. Masz też? Tego? Mam. Shopa? Mopa masz na tym mikrofonie? To jest zestaw, który przyszedł. To pójdź do wywalenia. To mogę na razie odstawić. Otwórz to. Otwieram to. A, tu jest, dobra. No, to jest masz. Tak. I tutaj powinien być... Postaram się wam pokazać. Powinna być gąbka. No, ona tak wygląda. Gąbeczka tak wygląda. I teraz zakładam to na... kamerę. Te też. Dobra, i dmuchnij w kamerę. Teraz zdejmujemy to. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Także spoko jest. Mamy nagranie z 10 kamer, także... Tylko dwóch. Dobrze jest. No. Bo jeszcze tego zegarkiem nas nie nagrywał. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Naciskiem na jeszcze. To co? Do następnego. No. To już koniec testów? Koniec testów. A co byś chciał jeszcze? A to jeszcze tutaj przetestujemy, jak będzie chodził na Z9. Wiesz, go tutaj zaciągnę na Z9. O! Z kotem i bez kota. Akurat teraz ty będziesz mówił, ja będę operatorem. Czemu to kurwa jest takie? Mike. Przekręcamy majka. Raz. Teraz rozmawiamy na tym, na wbudowanym mikrofonie do aparatu. Mów coś. Coś. Coś mówisz? No mów cały czas, a ja podłączam jacka. Teraz raz, dwa, trzy. Czy jest jakaś zmiana słyszalna? Ja widzę coś. Na potencjometrze widzę różnicę. Na potencjometrze nie widzę, że potencjometr nie pokazuje nic. Znaczy ten tutaj mam. Mi pokazuje tele... Nie... Tak, wiem o co się nie czepia. Co się prostaka Zefi czepiasz, co? Tam od razu Zefi. Newton Arts to większa wieś niż ta, której jesteśmy w tej chwili. To prawie miasto, mamy dwa markety. Tak. Trzy. Mówisz. Jak liczysz Lidla. Dobra. No, tak to będzie wygląda. I teraz odłączymy. To czekaj, ja będę mówił teraz, a ty odłączaj teraz. I zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Odłączyłem. Dobra, jak włączyłeś, zobaczymy, jaki jest dźwięk. Error mikrofonu się zaczął palić. No bo go wyłączyłem. No, zaczął no się dobra. Palić. To co, czas się ale pożegnać. To było w kocie. Nagrywaliśmy w kocie. Chyba, że jeszcze zmienimy na tą gąbkę standardową. Kot nie zrobi różnicy akurat. Aha, no dobra. Kot tylko przy dmuchaniu wiatrem. Dobra, to jeszcze... Znaczy to i tak jest test taki... Natomiast prawdziwy test wyjdzie dopiero jak zaczniemy używać tego w taki dzień trochę wietrzny, nazwijmy to. W terenie, no ale dobra, ustawimy to teraz na mnie. Ja mam w zwyczaju to, że te potencjometry idą bardzo w górę. Wskaźniki na tym, bo mam taki głupi głos, że normalnie sąsiedzi słyszą, jak krzyczę do dzieci, myjcie zęby. No ale tak to bierze i wygląda. No ale spoko, zobaczymy. Wszystko było na auto.
level up ustawione. No, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I zobaczymy, który zmontuje w ogóle jakikolwiek filmik. Czy ja, czy Łukasz. To pierwszy, ten lepszy. Jak ja, to tylko z GoPro, bo mi się nie chce zgrywać nawet od Łukasza rzeczy. No tak, więc ja jako chory człowiek będę z dwóch montował. Kawusia musi być. No. To trzymajcie się. I do zobaczenia. Do następnego.